muszą pozazbierować swoje sprzęty, łatwiej się gropedałując, ale za to dużo potem do zabierania, żeby porozkładać i zabrać klamoty ze sobą. Brawo, brawo, brawo. Moi kochani, a teraz będzie znowu w kategorii duży, mały, a właściwie mistrz i uczeń. Uczycielka będzie dziewczę, które wielokrotnie już żeśmy się spotykali po różnych festiwalach tu w Kazimierzu, też bywała. A niedawno w Korczynie na przeglądzie debiutowała po raz pierwszy, żeby i wygrała sobie skierowanie tutaj do Kazimierza, jej uczennica. Lidia Biały, chodź Lideczka. Lidia Biały ze Zuzką Wala-Wander. Można powiedzieć, że z Rzeszowa, ale tak po prawdzie to Lidia Biały jest ze Świlcza, a z Budziwoja jest Zuzanka. Ze sobą, to trzeba jeszcze powiedzieć, bo duże dziewczę wyrosło, ale prawda jest taka, że dopiero teraz skończyła zerówkę i dopiero do pierwszej klasy pójdzie, a wygląda na dziewięciolatkę, a to jest ledwie 7 roczków, ale strasznie ku tym skrzypkom zapalono, także po kolejnym przesłuchaniu, bo grała wieczór, jak wróciła do domu, bo jeszcze było mało, a na noc kieszła spać, to skrzypecki włożyła do fitteramu i se przycisnęła i spała z tymi skrzypeckami. Odkładła pieniążki, żeby kiedyś mieć takie skrzypce, pani Litka ma takie duże. Na pewno się doczeka z takich skrzypiec. Mama z tatą też będą musieli łabątki zbierać i odkładać dudki, żeby malej za chwilę, bo tak jak rośnie, to za chwilę trzeba będzie jest duże skrzypce sprawić. Sztajerek w niedzielę rano, a potem Polecka, to dwie nucińskie, którymi się płacili i mistrzynia Litka Biały i Zuzka Wala-Wander. Mama z tatą, trzymajcie się, głęboki oddech, nie nerwować się. Widzisz, jak się denerwują za ciebie? To teraz tylko wielkie brawa, u ciebie wielki uśmiech i dobra.